jednak nie zna, po moich interpelacjach jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, bo o nich mowa przy tworzeniu PKP w Gnieźnie. Pytanie do pana z PSL-u. Tak sobie myślę właśnie, jakie tu zadać pytanie PSL-owi, bo to jest tak niewyraźna partia pod względem tego, co chce zrobić, czy nie chce zrobić. Więc mam problemy z tym pytaniem, takim konkretnym, bo to partia przecież wiadomo, która okupuje najwięcej stanowisk w Polsce. Ale mam takie pytanie. Zastanowiła mnie bezradność pana Pawlaka podczas jednej z konferencji, kiedy to szef Pawlak używa iPada, prawda? I ten iPad mi się włączył i zaczął grać jakąś piosenkę. Dlaczego tak było? Dlaczego tak było? Trzeba było spytać ten czas, spytać pana Pawlaka. Nie w tym momencie, nie byłem na tym spotkaniu. Więc trudno w tym momencie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Trudno. Nie, zna się, czy jak jest w końcu. Powiedziałem, nie byłem tam, więc trudno mi odpowiedzieć. To było rozpoczęcie kampanii, dokładnie. Wasze główne rozpoczęcie kampanii w telewizja transmitowała i Pawlakowi zagrał iPad. No nie był przygotowany z tych nowoczesnych technologii. W związku z tym chciałem się dowiedzieć, czy to jakiś hobby, czy to po prostu Paweł był nieprzygotowany. Myślę, że przy najbliższej okazji spytam o to. Dziękujemy za wypowiedź. Odnośnie tutaj pana Pawlaka. On obiecuje darmowy dostęp do internetu szerokopasmowego. Poproszę o pytanie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę, może kolegę Łukana na czasa. Jeśli mówimy o strażakach, bo tutaj padła tutaj wcześniej duża informacja, gdy chciano uchwalić drobne kwoty zapłaty za godziny uczestnictwa w akcji, to są już lewicy demokratyczni po prostu przeciwko. Dlaczego? Mógłbym odpowiedzieć podobnie. Nie byłem parlamentarzystą, więc nie wiem. Panu podpowiedzieć tutaj w sprawie tego, jak nasi działacze pomagają strażakom, bo to nie tylko pan prezes Pawlak jest w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ale także pan poseł Tadeusz Tomaszewski, prezydent Jacek Kowalski i do nich to pytanie na pewno po tej debacie skieruję. Jak to było z tym głosowaniem? Nie mogę odpowiadać za głosowanie w poprzedniej kadencji parlamentu. Tutaj również byłbym za tym, żeby podnieść te stawki dla ochotniczej straży pożarnej, bo rzeczywiście jest ona potrzebna. Dziękuję za wypowiedź i poproszę o odpowiedź kandydata na zadanie pytania. Pytanie do pana Piotra z PSL-u. Co pan jest z kursem? Ciekawe pytanie. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie nadal bronimo tej formy ubezpieczenia. Nie jest to jakiś wymysł poprzedniej ekipy, jest to system wypracowany w wielu krajach, który się bardzo dobrze sprawdza. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowalibyśmy zmianę w nazwie, żeby była kasa nie rolniczego, a kasa ryczałtowego ubezpieczenia społecznego i byśmy z chęcią zaprosili, aby również w tej kasie znaleźli się osoby, na przykład takie, które rozpoczynają własną działalność poprzez otwarcie małego sklepu spożywczego, gdzie ZUS jest zbyt dużym obciążeniem, gdzie inną jakąkolwiek drobną działalność i wtedy by też uczestniczyli, czy brali udział w tym systemie, mając oczywiście wiedzę też w tym zakresie, że mniejsza składka też upoważnia do potem do mniejszej emerytury, ale być może na początek działalności było to by rozwiązanie idealne. Dziękuję za wypowiedź. Doszliśmy tym samym do